Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Wam Boże wszystkim z mojego mokrego pola. Witam też również wszystkich bardzo serdecznie i szczęść Boże wszystkim. Edziu również wita tam w oddali razem z bocianami, które tutaj przylatują. One, tak jak już kilkukrotnie na filmach powtarzałam, przylatują jak tylko usłyszą ciągnik. Mają wyostrzony zmysł, no i w poszukiwaniu pożywienia pojawiają się błyskawicznie. Niestety trawy są wysokie w tym roku i tego pożywienia im brakuje, także one tutaj wykorzystują dosłownie każdą możliwość, aby to pożywienie zdobyć. Niedługo jak zacznie się wykaszanie łąk, to one tutaj będą w hurtowych ilościach, będą chodziły za ciągnikiem, za kosiarką i będą wyjadały wszelkiego rodzaju ślimaki, zaskrońce, myszy. Wbrew pozorom bocian nie jest żabojadem. Żaby je, jak już jest naprawdę totalny głód, to już jest taka ostateczna ostateczność. Żaba nie jest jego przysmakiem. To jest właśnie mylne, bo często tak, no wszyscy myślą, że bocian to jest żabojad i uwielbia żaby. Niestety nie. Największym przysmakiem są zaskrońce, padalce i przede wszystkim myszy, nornice. Dzisiaj jest piątek i chcemy wysadzać ogórki. Tutaj przed chwileczką stależował mi to pole i jest bardzo mokro. Naprawdę jest mokro. Wczoraj dopadało jeszcze kolejne 2 litry. Dzisiaj mamy słońce, ale alerty już poprzychodziły i przypieka tak jak na burzę. No mam nadzieję, że już nie popada, bo akurat tutaj tego deszczu nie potrzeba. Ogórki będziemy wysadzać, te, które miałam siane w doniczkach i one tak naprawdę powinny być wysadzone już ze 2 tygodnie temu, ale nie było gdzie, bo tutaj wszędzie było mokro, stała woda. No i dzisiaj już sadzimy, już nie patrzę, czy dopada jeszcze, czy nie dopada, bo już nie mam czasu, one już żółkną. Żółkną tutaj, dlatego że kończy im się przestrzeń życiowa dla korzenia. I one zaczynają tutaj blednąć, brakuje im składników pokarmowych i mimo, że ja daję im składniki pokarmowe w doniczkę, daję im tutaj dolistnie, to wszystko jest mało, mało, bo korzeń się dusi. On już chce przestrzeni, tutaj korzonki już wychodzą mi pod doniczką, no i przede wszystkim, tak jak mówię, przestrzeń, przestrzeń i jeszcze raz przestrzeń. Tutaj dobrze je podlałam, żeby fajnie mi wychodziły, bo boję się, że przy wysadzaniu te korzonki się uszkodzą, a jeżeli one się uszkodzą, ogórek będzie cierpiał, będzie dodatkowo żółknął, ale mam nadzieję, że jakoś mi się uda. I teraz patrzcie, jak on już rozbudował system korzeniowy, to wszystko powinno iść na boki, tworzyć piękną wiązkę i się rozrastać, czerpać składniki pokarmowe z całej gleby. A tutaj niestety zrobiła się siatka, zrobiła się pajęczyna i to wszystko się dusi. Opryskałam je tutaj już czosnkiem, opryskałam je drożdżami, podlałam drożdżami. Też wczoraj już tak wieczorem, jak było chłodno, była taka pogoda pochmurna, opryskałam tutaj emami, połączyłam sobie Green Alga z ema z wrotyczem, po 20 ml na litr dałam do oprysku i je opryskałam. Również opryskiwałam je emami jakoś 10 dni temu, no ale mimo wszystko brak przestrzeni dla korzenia robi swoje. Tutaj są te ogórki, które wysiewałam pod agrowłókninę. No i one, jeżeli idzie o kolorystykę i tutaj wierzch, to wyglądają nie najgorzej jak na taką wodę, jaką przeżyły, ale też wiecie co, tutaj non-stop walka, co dosłownie 5 dni. Oprysk szczosnku, oprysk sody, oprysk z drożdży, z emów i kolorystycznie, mimo że tutaj było bagno, nie wyglądają źle, ale tam dalej, tutaj jest taka troszeczkę góreczka, to pole ono jest takie, może na kamerze nie widać, ale takie o,
coś takiego. I tu, gdzie wyżej, jeszcze jakoś to wygląda, ale tam, gdzie niżej, zobaczcie, nawet ziele rudzieje z mokra, z tej wilgoci i ogórki całkowicie przepadły. To nie idzie wyplewić, bo tutaj co chwilę popada, co obeschnie na tyle, żeby można to ziele było skubać, wyrywać, doleje znowu i znowu woda stoi. Także nie wiem, co ja z tym zrobię, jak ja tutaj sobie z tym poradzę. A tu patrzcie, stała woda i jeszcze wczoraj, jak spadło te 2 litry, też się zrobiła pozłotka wody. Te ogórki tutaj, mimo tego, że tak samo je pielęgnowałam jak tamte, prawdopodobnie już są nie do uratowania, bo z nich nic nie będzie, one żółkną. One się duszą tutaj z nadmiaru wody, bo woda, która jest w glebie, wypycha powietrze. Każdy korzeń każdej rośliny potrzebuje dużo powietrza. Mimo wszystko, może by nam się wydawało, że nie, bo on jest w ziemi, ale potrzebuje. Jeżeli padają deszcze, jeżeli stoi woda, wszystkie kanaliki pomiędzy ziarnkami piasku, bo gleba składa się z mikroskopijnych ziarenek piasku, zostają te przestrzenie wypełnione, zostanie powietrze tym samym wypchane i tego powietrza w ziemi nie ma. Korzenie się duszą i mimo, że tutaj teraz nie ma tej wody, świeci słońce i tak mogłabym sobie powiedzieć, no dobra, nie ma wody, nie ma słońca, no to rośnij. Dlaczego ty żółkniesz? Właśnie dlatego, że w ziemi brakuje powietrza. Nie ma tego powietrza. I tutaj tego powietrza nie będzie, bo to teraz będzie się wszystko zasklepiać. No i tam dalej te ogórki już przepadły. Tutaj są jeszcze krzaczki, ale dotąd. A tutaj już nie ma, one są o, dosłownie takie. I teraz zobaczcie, tutaj od spodu korzeń jest biały. To jest od wody. Liście są już chore. Ten listek też taki, jak cię mogę. Serduszko niby jest, ale z tego nic nie będzie. Tam się już całkowicie wydusiły. Zobaczcie, ile już jest bocianów. 7 już jest. A przed chwileczką był 1, 2. One tam z chlewic przylatują. Gniazdują tam dosłownie na każdym słupie, jaki tylko jest. I też bociany to są bardzo ciekawe ptaki. Czasem jak je podglądamy, to ich natura nas zasmuca, bo one, jak jest głód, bocian składa jajka, 3-4 potrafi złożyć, 5, nawet do 6 jajek składa w gnieździe. I jak jest rok obfitujący w pożywienie, to on te bociuśki wykarmi. Ale jak jest rok takiego głodu, to nawet ogranicza nośność jajek, składa 2, 3, 4 te jajka. I później jak się te bocianki wyklują, niestety jak nie ma pożywienia pod dostatkiem, wyrzuca po kolei pisklęta i zawsze wyrzuca najsłabsze. On wie, które jest najsłabsze. Dla nas jest to drastyczne. Mówimy, Boże, jaki ten bocian jest bezwzględny. To nie tak, bo on, mając w świadomości swojej, czy poświęcić 4 dzieci na zagładę głodu, czy poświęcić 1 czy 2 na śmierć od razu, ażeby przeżyło te 2 najsilniejszych, wybiera 2 najsilniejszych. Gatunek musi przetrwać i przyroda takimi prawami się rządzi. Te bociany biedne szukają pożywienia, bo teraz no, mają słaby dostęp. Mam nadzieję, że doczekają, że niedługo, jak tu łąki będziemy kosić, to będą miały pod dostatkiem tego wszystkiego. Warzywa, mimo że stały tutaj w wodzie, też jakoś sobie dają radę. I cebula tutaj, gdzie jest taka góreczka, wygląda dosyć ładnie. Szczypior jest bujny, ona też jest ładna, ale tam na dołkach koło ogórków i tu bliżej warzyw niestety jest o połowę niższa. Zdarzają się cebulki podgnite, to od razu je tutaj będę usuwać, wywalać, bo to mi jest, jak to zawsze dziadziuś mówił, zapchli pole, niepotrzebne mi jest, żeby mi tutaj paskudziło. No a marchewka, pietruszka,
A, do plewienia. Tutaj było przeplewione przed tymi deszczami. No i wygląda to jeszcze jak cię mogę. Teraz jest to wszystko zaklepane. Plewienie idzie naprawdę ciężko, bo to się urywa, bo jest przyklepane, zaskorupione. Tu góreczką jeszcze się daje rady. Tam dołkiem niestety ta sama sytuacja, co w ogórkach. Nawet ziele rudzieje. Marchewka, pietruszka są takie... No widać, że to jest takie wszystko zakipsiałe, takie zapyziałe. Czy to da rady? Nie wiem. Ile tutaj damy rady wyplewić tego ziela z tej skorupy błotnej, to będziemy plewić. Niebo jest bezchmurne, wytrzymuje tutaj dzisiaj i ogólnie dzień jest słoneczny. Kawałek żeśmy tutaj wyplewiły, dosyć spory kawałek, Agnieszka cebulę, Edziu też był troszeczkę, pomagał plewić, ja tutaj pietruszkę. No i plewimy to, co jest jeszcze, można powiedzieć, w 100% do uratowania tu na tej górce, bo tam już niestety... Alert się uaktywnia, idzie ciężka burza, bardzo ciężka burza, ale ona chyba poszła na myślibusz. Minie nas tutaj bardzo dużym bokiem, chociaż idzie tam kolejna i zobaczymy, co będzie stamtąd. I jeżeli tutaj popada, to tego już nie uratuje, więc zaczęłyśmy tak plewienie tutaj od tej strony, gdzie jest szansa uratować to. I leżymy! I leżymy, obie na kolanach. Agnieszka na kolanach, ja na kolanach. Grzmi, błyska. Burza albo zmieniła kierunek, albo źle pierwotnie oceniłyśmy jej bieg. Ale co jak co, ona tutaj zmierza. I to powiem, że w szalonym tempie. I w związku z tym, że tutaj naprawdę pogoda zmienia się bardzo dynamicznie, z minuty na minutę wali to tutaj w naszą stronę, skończyłyśmy plewienie tam i bierzemy się za te ogórki. Taki miałyśmy, powiem Wam, duży dylemat, czy zostawić te ogórki w tackach, czy je wysadzać. Bo jeżeli je wysadzę, a tu wpucuję, no to te ogórki może trafić, one mogą... być tutaj zmieszane z tą ziemią, ale jeżeli je zostawimy w tackach, to i tak je trafi, bo tutaj już później kilka dni przynajmniej nie wysadzimy i one mi zginą. Także ryzykujemy, sadzimy na przepadło, aby to zdążyć wysadzić. No i teraz, jeżeli wysadzacie ogórki, to bardzo dobrze jest je od razu podlać drożdżami. Kostka drożdży 100 gram, na 10 litrów wody i każdy ogórek podlać, to zapobiegnie rozwojowi wszelkich chorób grzybowych w ziemi. Korzeniem pociągną właśnie sobie też drożdże w głąb rośliny i zrobić oprysk też drożdżami. Później po 5 dniach od zastosowania drożdży opryskać je na przykład czosnkiem, opryskać je sodą. Soda bardzo dobrze tutaj zabija wszelkiego rodzaju bakterie, wszelkiego rodzaju grzyby i patogeny. Jedna płaska łyżeczka na litr, dobry litr wody i opryskiwać ogórki, pomidory, czy w ogóle wszystkie rośliny, które łapią zarazę. Soda naprawdę bardzo dobrze tutaj chroni. Tylko, że nie można przekroczyć tej dawki płaskiej łyżeczki, bo niestety ona też potrafi spalić. Tutaj trzeba już bardzo dobrze tego pilnować.
No i później pilnowanie. Oczywiście, jeżeli macie warunki bardzo suche, co słyszę w wielu regionach, a macie ogórki i one cierpią z upałów, to oczywiście oprysk z aspiryny. Jedna tabletka, jeżeli nic się z nimi nie dzieje, to jedna tabletka na 5 litrów wody. Jeżeli, i tutaj powiem Wam, że ja nie patrzę na miligramy, bo są 500 mg i są bodajże 325 mg. Ja na to nie patrzę. Jedna tabletka na 5 litrów wody. A jeżeli coś, one takie są, wiecie, widać, że coś im dolega, to jedna tabletka na 3 litry wody. Można aspiryną opryskiwać. Druga bardzo dobra metoda jest, co ja naprawdę już na przestrzeni kilku lat sprawdziłam i wiem, że wielu z Was również, rozrobić litr piwa, litr coli, nieważna marka, nieważny gatunek, najtańsze piwo, najtańsza cola, rozgazować i do tego dodać 10 litrów wody. Można dodać 2-3 łyżki miodu na te 10 litrów wody rozrobionej tej mieszanki i litrem podlewać kilka ogórków. Ta mieszanka, i tutaj się nie bójcie, bo też często są pytania o ślimaki, bo jednak piwo zwabia ślimaki. Nie, nie zwabi żadnych ślimaków, a wręcz uodporni roślinę na suszę. Ona będzie taka wigorna, będą bardzo ładnie rosły. Także ja tutaj Wam to polecam, bo to jest już sprawdzone. Ale ten ma korzeniska. I bardzo fajnie się sprawdza. Jeżeli moje ogórki przetrwają to, co tam idzie, to też je podleję mieszanką coli i piwa. Jeżeli przetrwają. Renia, do końca tam idziemy? Tak, tak. Do końca idziemy. O ile zdążymy. Sadzimy tutaj, spieszymy się, ale powiem Wam, że nie podoba mi się i to bardzo mi się nie podoba to, co tutaj idzie. Te chmury nie zwiastują nic dobrego. Tam w oddali już widać smugi ulewy. No i one zwiastują, kurczę, niestety grad, ciężką ulewę i wichurę. Zerwał się, zrywa się właściwie teraz już coraz większy wiatr i zobaczcie, jak trawy pylą. Teraz wszystkie te kłosy, które mają w sobie pyłek, wiatr roznosi i przed chwileczką, zanim tutaj obróciłam kamerę, to była dosłownie taka jedna łuna siwego pyłu. Pięknie to wygląda. A z drugiej strony będę zaraz kichać, drapać się i będzie mnie wszystko swędzić. Schłodziło się. Było tutaj niemiłosiernie parno. Nie szło oddychać. No i były takie momenty, że kurczę, no kręciło się ostro w głowie z tej parówy. Teraz jest tak chłodno, ale tęcza się robi. No właśnie, jest przepiękna tęcza, no. Tam wyżej jest druga. Pięknie. Posadziłyśmy rząd ogórków i ten nawet nam nawet dosyć prosto dobrze wyszedł, ale ten, nie wiem co na mnie tutaj kierowało, jaką tutaj, jaki zamysł miał artysta tego rządka, bo on wyszedł po łuku, zaczęło go ściągać tam do środka. Ale no, nie ukrywam, spieszyłyśmy się tutaj, żeby zdążyć przed tą burzą, bo to idzie tutaj, no chyba, że pójdzie bokiem. No i wyszedł taki troszeczkę nieład artystyczny. Tutaj kawał żeśmy wyplewiły, bo zostało wyplewione połowa cebuli i tutaj pietruszka bardzo ciężko się plewi. Niestety jest to zbite. Jeszcze na koniec pokażę Wam, że właśnie pada. Zdążyłyśmy urwać jeszcze truskaweczek i zaczyna padać. Witajcie, kochani, drugiego dnia. Witajcie. Stoję, patrzę i nie wierzę. Wczoraj żeśmy tutaj robiły na ogrodzie. Cały dzień po południu przyszła burza. No i wygoniła nas tutaj, zaczęło padać. Nie dosadziłyśmy ogórków do końca i tak żeśmy odłożyły to na dzisiaj. A dzisiaj burz ciąg dalszy. Jedna przeszła, dopadało, znowu
tam dołkami postawała woda, tam w warzywach, co pokazywałam Wam, że za tamte zostawiam, zabieram się za górki, też stoi woda, a zobaczcie tam dalej. Jakie piękne niebo teraz jest. Idzie kolejna burza. Te ogórki wczoraj wyglądały ładnie. Dzisiaj wyglądają już mniej ładnie. Są sprane, obłocone. Przed wysiewem nasionka jest dobrze namoczyć w rumianku, to co już zawsze mówię, bo rumianek jest bakteriogrzybobójczy i on ma też takie właściwości inkrustrujące, zabezpieczające już na starcie to ziarenko. Mało tego, rumianek przyspiesza kiełkowanie i jeżeli namoczy się na noc w tym takim letnim rumianku, w herbacie rumiankowej, to on zaraz na drugi dzień, jak się wyciągnie na dłoń, ma taki wysunięty języczek. Nie będę ich moczyć, nie moczyłam ich dzisiaj, bo one mają tutaj tyle wilgoci, tyle tego mokra, że one i tak przy takiej temperaturze, bo jest parno, jest ciepło, tutaj jest mokro, że one i tak za 3 dni powinny być na wierzchu, o ile nie popłyną na dobre. Także no będziemy tutaj widzieć, nie mam gdzie ich posadzić. Tutaj wydaje mi się, że jest pole troszkę wyższe, ale być może tylko mi się wydaje. Mimo wszystko, chociaż po 10 nasionek sobie zostawię, żeby zachować przedłużenie gatunku w razie co. Ktoś jest od stania, a ktoś jest od siania. Tak, od siania jestem ja. Od stania jestem ja dzisiaj. Ale tak na chwilę. Wysiewam tutaj 3. odmianę rosyjską. Jest mokro, jest bardzo mokro. Jak się złapie ziemię, to woda przecieka przez palce. O, widać jak kapie. Mają one tutaj bardzo dobre warunki do wykiełkowania. Ale czy do rośnięcia? No ogórek lubi wilgoć, ale nie lubi mokra, bo będzie żółknął, będzie chorował. No mam nadzieję, że ten czas burzowy, czas tych deszczy się skończy. No zobaczymy jak to będzie. Siać trzeba, bo tak jak moja babcia zawsze powtarzała, że wojna była, nieprzyjaciel strzelał, a rolnik pole obsiewał. Tak samo i tutaj my, burze dookoła, leje, woda stoi na polach, ale obsiewamy z nadzieją, że zbierzemy. A czy zbierzemy? No to się okaże. Najbliższy czas tutaj pokażę. To jest tak jak we wczorajszym odcinku. Mój tata mówił, tutaj niejednokrotnie te powodzie były. Niejednokrotnie były susze. Te pola były pozalewane na 1,5 metra. No to sobie wyobraźcie, tyle wody tutaj na tych polach było. Tamte wioski były zalane. Ludzie byli ewakuowani. Pamiętam w 97 roku obraz, widok był okropny, jak ci ludzie uciekali z całym dobytkiem. Byli rozlokowani po domach, gdzie kto mógł kogo przyjąć. To był przydzielany, to było z urzędu. Inni byli po rodzinach gdzieś. No, widok był okropny. Mieli w tych domach, domy były pozalewane po parapety, często nawet i dużo wyżej. O, Edziu. Mąż pojechał. Także takie rzeczy tutaj nie są jakąś taką większą nowością i chyba jesteśmy przyzwyczajeni do takich warunków. Są one ciężkie, bo tutaj no, nie ma co się czarować, że jest tylko hosanna, alleluja i do przodu, bo tak nie jest. Jest naprawdę ciężko. Człowiek sieje, ale nie wie, czy zbierze. Ale to nie jest pierwszyzna, dlatego często się dziwicie, jak pokażę na filmie, że mam w piwnicy tak duże zapasy weków. Pytacie się, czy można coś z tego nabyć. Jeżeli odpisujesz, że nie, ale pani Reniu, tam jest tego pełno. Życie nas, kochani, nauczyło, żeby mieć zapas przynajmniej na 2 lata. Mi moja babcia też, to był człowiek wojny, dziadek również był człowiekiem wojny. Myśmy na nich mówili, że to są chomiki.
I rzeczywiście tak było. Ja pamiętam, jak babcia jabłka czy chleb chowała po wersalce i to, uwierzcie mi, to było do śmierci. Myśmy z niej tego nie wyplewili. Ciocia, tata, ja nie wyplewili, nie wytępili. Ciocia, ja, tatuś zawsze mówili, tak jak ciocia z tatą, mamo, daj spokój. Ja mówiłam, babciu, po co ty to robisz? Czekaj, ty mało dziecko, wiesz, to były zawsze słowa babci. I babcia powtarzała, rób tak, abyś miała zapas jedzenia przynajmniej na 2 lata w piwnicy. I tak robię. I rzeczywiście niejednokrotnie się to sprawdziło, że jednego roku ogórków miałam tak, narobiłam na 2-3 lata, a później 2 lata z rzędu nie było, bo przyszła woda, wytopiła wszystko. Także ja nie rozpaczam, bo tych ogórków, przetworów mam. No i zaleję, to zaleję. Ale sieję. Nie poddaję się. Skowronki mi śpiewają. A mnie tu krążą. Wsysło. Wsysło Agnieszkę. Moje buty. Jak to też było w jakimś polskim filmie. Wilki wyją, tam leje, a ja co stoję? Wilki nie wyją, jeszcze nie leje, ale tam idzie to, co przyjemne. No. Także tak to, kochani, wygląda. No, praca rolnika jest bardzo uzależniona od aury, od warunków pogody. Tutaj żadnych planów większych poczynić nie możemy, bo wszystko pogoda zweryfikuje. No i jest jak jest. Trzeba się z tym pogodzić. No jest żal, ale no ja tutaj też Wam powiem tak ze swojego tutaj pola, ze swojego ogródka, ze swojego punktu widzenia. Myśmy się nigdy nie nastawili na jedną gałąź kierunkową, czyli na jedno, przykładowo na bydło, na zboże czy na warzywa. Zawsze wszystkiego mieliśmy po trochu. No i był taki moment, jak... bo kiedyś wszystkie gospodarstwa były takie małe, rodzinne, kilka tych gałęzi, była kurka, świnka, krówka. I później przyszedł taki czas, że zaczęto rolników uświadamiać, że to jest przeżytek, to jest nieprzyszłościowe, nierozwojowe, że trzeba nastawiać się na jedno, skupiać swoje siły na jednym, bo to jest przyszłość. No i ludzie zaczęli się nastawiać. Pamiętam, jak mojego tatę próbowali też przestawić na jeden kierunek, a mój tata powiedział, mówi, nigdy w życiu. Mówi, ja nie będę chodził do sklepu po jajko czy po mięso, ażeby tylko uprawiać chleb. I u nas zawsze było, też były takie słowa, że to jest bez przyszłości, że to nie jest rozwojowe. A dzisiaj się okazało, że kto nie poddał się tamtemu trendowi nastawiania się tylko na jedno, a szedł tak, jak nasi dziadowie żyli, czyli świnka, kurka, krówka, troszeczkę warzyw, troszkę pola, jest w stanie się utrzymać. I tak samo i my, dlatego no, większej rozpaczy u mnie nie ma. Bo jak no sobie... trzeba być optymistą. Ale jakoś sobie radę damy. No jest trochę, no zaleje, to zaleje. Jest żal, bo ja się też popłakałam, jak tutaj po tej ulewie wyjechałam, zobaczyłam moją ciężką pracę pod wodą. No to też się popłakałam. To jest chyba normalny odruch, taki ludzki. Ale później przypomniały mi się te lata poprzednie. Przypomniały mi się słowa babci. I tak sobie pomyślałam, Boże, no przecież mi... nie brakuje tych weków. W piwnicy jeszcze są. No to nad czym tu płakać? Ludzie mają gorzej. Dokładnie. Jest susza niemiłosierna. Przeszły gradobicia. Nie mają zapasów. To jest powód do płaczu. A ja nie mam powodu do płaczu. Sieję. A ja... zaraz mnie... weź się. Wsyśnie cię. Ale grzmi cały czas. Grzmi cały czas. I tylko czekać, jak nas złapie znowu ta ulewa. No ciężki jest ten rok, bardzo ciężki i to nie ma co tutaj nawet tego negować, bo każdy się boryka, cała Polska, jedni z przeogromną suszą, bo wiem to wszystko od Was, drudzy z gradem, z gradobicia poprzechodziły, u innych wymarzło wszystko, nas tutaj w tym roku no... znowu deszcz nie oszczędza. Także calutka Polska cały czas zmaga się. Pogodowe. Tak, rolnictwo naprawdę przechodzi bardzo ciężką próbę, leży, ale nie tylko rolnictwo. Wszyscy, tak samo i ludzie w mieście cierpią, bo ale to nie jest temat na dziś.
na dzień dzisiejszy, kochani, będę się z Wami żegnać i życzę Wam takiego przewartościowania tego wszystkiego, bo każdy z nas gdzieś w jakimś momencie swojego życia popada w wir pędu za pieniądzem, za pracą. I po co to tak naprawdę wszystko? No w jednej chwili możemy stracić, także tutaj warto się gdzieś zatrzymać, pomyśleć o drugim człowieku, bo to, co wybudujemy tutaj, tego żadna susza, żadna powódź, tego nam nic nie zabierze. Relacji z drugim człowiekiem, które utworzymy, też nam żadna anomalia, żaden kataklizm nie zabierze, o ile będziemy o to dbać. Tutaj naprawdę na to mamy ogromny wpływ, ale tutaj nie mamy wpływu. Róbcie to, co do Was należy, a resztę, no trudno. Co będzie, to będzie. Trzeba przyjmować to jakoś w tym roku z pokorą, bo nic więcej nam nie zostało. Do następnego, kochani. Jutro życzę Wam bardzo miłej niedzieli. Życzymy. Życzymy.